Witam w Brągowie, w którym dzisiaj na pewno nie będzie country, ale będzie bardzo dużo ciężkiego metalu. I nie do słuchania, ale do przenoszenia i przeciągania. Tutaj właśnie Brągowie wyznaczyli sobie kolejne spotkanie. Najsilniejsi ludzie w Polsce. Zapraszam na siłaczy. Dzisiejsze zawody to pożegnanie siłaczy z Mazurami. Gorąca publiczność liczy więc na efektowne pojedynki doborowej stawki strongmanów. Oto dzisiejsza szóstka. Ireneusz Kuraś z Lubina, kiedyś kulturysta, teraz dwukrotny medalista Mistrzostw Świata Par. Mariusz Pudzianowski, Białarawska, tegoroczny mistrz Europy, niepokonany w kraju. Grzegorz Peksa z Szydłowa, uczestnik pierwszych Mistrzostw Polski 99 i zeszłorocznych Mistrzostw Europy. Jarosław Dymek, Malbork, trzykrotny medalista Mistrzostw Świata Par, aktualny mistrz Polski. Jacek Dymek z Prawód, starszy brat Jarka, kiedyś czołowy kickbokser. Tomasz Nowotniak, Sokołów Podlaski, brązowy medalista tegorocznych mistrzostw kraju, wielki talent. Komisji sędziowskiej przewodniczy Cezary Wołotko, szef polskich strongmanów. Sędzią głównym jest dobrze znany widzom TVN Krzysztof Dziełyński. Jako arbiter pomocniczy debiutuje Leszek Kędzia, w latach 70. czołowy obrońca piłkarskiej drużyny Arka Gdynia. Zaczynamy od wyciskania 200-kilogramowej platformy. Kto podniesie ją więcej razy, ten wygra. Może dokona tego Ireneusz Kuraś. Pamiętaj, nie wyciskasz od razu, stawiasz na wysokość klatki i czekasz na gwizdek, tak? W kwietniu w Zamościu Irek zdołał podnieść platformę 13 razy. Rekord Polski wynosi 19 powtórzeń i należy do Sławomira Pedy. Jest szóste. Potrzeba co najmniej dwa razy tyle, by marzyć o zwycięstwie w tej konkurencji. I koniec. Teraz głos mają sędziowie. Stawałeś normalnie z nóg. Stawałeś w ten sposób. I co ze sposób? Ile zaliczonych? 8 zaliczonych. Irek lekko zaszokowany przyjął tę decyzję bez słowa protestu. Jednak tylko 8 prób zostało zaliczonych. To dramatycznie mało. A jak ze stresem u Mariusza Pudzianowskiego? Mariusz Pyton Pudzianowski. Jak robimy to? Podchodzisz. Zdejmuj do góry i jadę. Podnosisz na wysokość klatki, odczekujesz pół sekundy i jedziesz do góry. Czekasz na gwizdek, tak? Przy opuszczaniu gwizdek. Jak wyprostujesz się w pełni, to u góry będziesz miał gwizdek i wtedy możesz opuścić. Pudzianowski jest dobry w wyciskaniu, ale jego główny rywal Jarek Dymek jest na ogół jeszcze lepszy. Mariusz musi powalczyć, by od samego początku spróbować osiągnąć przewagę psychologiczną. To widać. Dźwiga z większym napięciem niż w innych imprezach. Coraz trudniej, chyba nie pobije rekordu Polski. 18. Zmęczone ręce, mimo to będzie próbował. Nie, nie da rady. Poczeka. I jeszcze raz. Czy warto tracić siły na ten jeden raz? I znowu nic, 18 musi wystarczyć. Normalnie Mariusz pewnie odpuściłby sobie, ale tydzień temu wygrał z Jarkiem Dymkiem tylko na skutek pechowego błędu rywala. Dziś woli od początku iść na maksa. Rekordy życiowe Mariusza to w przysiadzie, proszę Państwa. A to Piotr Szymiec. Oglądaliśmy go w początkowej fazie Pucharu Polski. Dziś pomaga kolegom, między innymi Grzegorzowi Peksie.
Trudne zadanie przed tym doświadczonym zawodnikiem. W tym sezonie udało mu się dźwignąć platformę tylko 11 razy. Czołówka uciekła dość daleko. Osiem. Nadal wolne tempo. Sędziowie chyba nie mają dotąd żadnych zastrzeżeń. Peksa nie wyrównał swojego tegorocznego rekordu, ale naprawdę pięknie walczył. Niestety są jakieś uwagi sędziowskie. Tak, tylko 9 prób zaliczonych. Lepiej od Kurasia, mimo to Grzegorz minę miał raczej niewyraźną. Wielki wysiłek, efekty mniejsze. 9 zaliczonych! Ciężko. Nie ma czym oddychać, wiesz? Dzisiaj zmęczony jestem strasznie. Koniec sezonu. Bardzo mocno zmęczony jestem, wiesz? Publiczność docenia każdy wysiłek. No i co? Niespodzianka. Przeskoczyłeś Irka, Kurasia. Proszę Państwa. W ogóle w tej konkurencji to zawsze z Irkiem na równo. Szłem w łeb, raz on wygrał, raz ja wygrałem, tak wygląda zmiana. Ale dzisiaj doborowa stawka. Które miejsce zajmiesz? Już wiesz? Szczerze? Ty też wiesz. Szósty. Ktoś musi być szósty. Z tymi chłopakami nie mam szans. Nie w tym roku. Może za rok. Jarosław Dymek jeszcze nie zaczął dźwigać, a już wygląda jak po saunie. Rzeczywiście coś musi wisieć w powietrzu. Wyciskanie to jego koronna konkurencja. Pyton Pudzianowski zaliczył 18 prób, a on... Piąty raz. Dobre tempo. Forma Jarka wyraźnie rośnie, co musi cieszyć w perspektywie zbliżających się mistrzostw świata. Zaliczył 10 prób i dalej dźwiga jak automat. Zrobił 19 wyciśnięć, wyrównał rekord Sławka Pedy, ale przede wszystkim pokonał Pudzianowskiego. Zapowiada się wielkie widowisko, bo Mariusz bardzo nie lubi przegrywać. Kto wie, czy walki nie rozstrzygnie dziś psychika zamiast zwykłej siły. A może wykorzysta ten pojedynek gigantów ktoś trzeci? Kuraś raczej nie po tej kiepskiej inauguracji. Może młody Nowotniak, a może Jacek Dymek, najstarszy z tego grona. Jacek Dymek startuje w Mrągowie po prawie 3-miesięcznej przerwie. Widać, że nie czuje się najpewniej. Te nerwowe przymiarki mówią wiele. Sędziowie skupieni. Siódma próba Jacka Dymka może być niezły wynik. Byłby prost ramion, nie słyszeliśmy zastrzeżeń. 13 prób daje Jackowi Dymkowi na razie trzecie miejsce. Panowie Kędzia i Dziełyński potwierdzają ten wynik. Z braćmi Dymkami jest jak z braćmi Golobami w żużlu. Ten młodszy jest lepszy, ale i ten starszy ma swoje dni chwały. Tyle tylko, że to niezłe otwarcie zweryfikuje za chwilę ostatni zawodnik z dzisiejszej szóstki, która rywalizuje na Mazurach. Młodszy o 9 lat od Jacka, siłacz z Podlasia, Tomasz Nowotniak. Rzeźbi, dobrze. Długo szuka skupienia, koncentracji. Ciekawe, czy to dlatego, że czuje się mocny i chce to maksymalnie wykorzystać, czy też odwrotnie, brakuje mu pewności siebie i woli odwlec test prawdy. Zobaczmy. Jest 10 powtórzeń. Wyprzedził Kurasia i Peksę. Czy dorówna Jackowi Dymkowi? Jeszcze ma na to dość siły. Nie ma 14 razu. Jak on zdołał zablokować te 200 kg na barkach? Jeszcze spróbuję!
Udało się! Chyba się udało! Ale trzymałem na dole. Tak, zaliczyli 14 prób. Brawo, Tomek! A wszystko to było pod czujnym okiem Mariusza Pudzianowskiego, który od pewnego czasu wspiera swojego rówieśnika. Tak, tak, obaj mają po 25 lat i do nich należy przyszłość tej dyscypliny. Pyton już jest wielkim fajterem. Dragon dopiero się rozkręca. Oto komplet wyników. Niespodziewana klęska Irka Kurasia. Nowotniak jednak z trudem trzeci. Pudzianowski przegrywa z Jarkiem Dymkiem. Pierwsza konkurencja Pucharu Polski Strongman w Mrągowie przyniosła sukces faworytom Jarkowi Dymkowi i Mariuszowi Pudzianowskiemu. To chyba najtrudniejsza konkurencja dzisiejszych zawodów, przerzucanie bali. Cztery ważą łącznie 700 kg, a każdy zawodnik na wykonanie zadania ma 1,5 minuty. Rozpoczyna największy przegrany pierwszej konfrontacji Ireneusz Kuraś. Ruszyła pompa z adrenaliną. Można zaczynać. Wysocy mają lepiej w tej konkurencji. Inny punkt podparcia, zwłaszcza przy tym najcięższym ćwierćtonowym drewnianym balu. Na razie Kuraś idzie jak burza. W tym sezonie najlepszy wynik należy do Artura Grabary i wynosi 25,1 sekundy. Jest rekord! 23,23 sekundy. Twarz jeszcze napięta, zła, bo czasem trzeba błyskawicznie znienawidzić ciężar, żeby go pokonać. Będzie dobrze. Dopiero początek. 23 sekundy. Świetny czas! Widać było taką sportową złość. Jeszcze dopchnąłeś ten bal do końca. Ach, mam taką słodką nadzieję, że wygram tą konkurencję. Po nieudanych barkach. Nie wiem, zobaczymy. Jaki zły, prawdziwy, zły gryzł. Ty krzyczysz, nie? Tak. Jesteś gotowy? Tak. Grzegorz Peksa, sądząc po tym, co mówił po pierwszej konkurencji, nie ma w sobie takiej determinacji. Mimo to na razie jest prawie tak samo szybki. Zupełnie nieźle. Niewiele wolniej od Irka, ale widać, że chyba będzie mu ciężko z ostatnim balem. Przepchnął wreszcie. Brawo za pomysł. Czas powyżej 43 sekund nie należy do rewelacyjnych. Szkoda. Słabo, słabo. Na pewno Grzegorz Peksa, zwany noteckim dzikiem, wie, na co go dziś stać. Ale z takim nastawieniem jeszcze bardziej pogarsza swoje szanse na dobrą lokatę. Bo wiara czyni cuda, chociaż jednocześnie, jak mówią inni, wyżej nerek nie podskoczysz. Która maksyma przyświeca dziś Jackowi Dymkowi? Duża energia. I ładnie tą jedną rączką. W tym roku miał niespełna 28 sekund. Jeśli wytrzyma to tempo, będzie lepszy czas. Najtrudniejsze dopiero przed Elvisem. I już koniec. 25,5 sekundy. Nowy rekord życiowy Jacka Dymka. Jaki jest jeszcze spięty, jakby miał w środku nakręconą sprężynę. Ta konkurencja to połączenie siły z serią eksplozji, czyli alleluja i do przodu. Kto przypomni sobie, jak ciężki jest ostatni bal, przegra. Zobaczymy, jak to sprawdzi się w przypadku Tomka Nowotniaka. Tomek Nowotniak. Jesteś gotowy? No. I liczę na Państwa pomoc przez cały czas. Pierwszy bal jak zapałka. Z tym drugim jest prawie tak samo. Czy utrzyma to tempo? Brawo!
takie leciutkie zawahanie w końcówce i może dlatego Tomek przegrywa o 75 setnych sekundy z Irkiem Kurasiem. 23,98. Mogło być trochę lepiej, ale jak widać, młodzieniec Sokołowa jest zadowolony. Dzięki. 23,98. Górale to silni ludzie. Przerzuciłbyś chociaż jeden z tych bali? I tak, wiesz co, tak myślę, że ten ostatni tak ze 20 razy przynajmniej, ale nie chcą mnie do konkurencji w ogóle wziąć, wiesz. No to właśnie. Tak jest, to. To był Józek Galica, bohater Big Brothera. A teraz czas na Pytona. Tak. Myślałem, że złamie ten pal. Mariusz aż kipi od energii. Czasem to przeszkadza. Czy nie przesadził? 23,86. Pierwsze? Drugie. No właśnie, Pudzianowski za bardzo chciał. Zabrakło mu zimnej krwi. Już przegrywa z Kurasiem. Czy ponownie przegra z Jarkiem Dymkiem? Sypnęło niespodziankami w Mrągowie. Oglądajmy uważnie, bo to może nie koniec. A mógł powiedzieć teraz, tak? Tak. Gotów. Ten pierwszy i ten następny bal u wszystkich lecą w górę jak zabawki. Drobne kłopoty w końcówce, ale czas i tak rewelacyjny. 20,28. O 3 sekundy Jarek Dymek poprawił rekord Polski sprzed kilku minut. Jest! Pokaz technik kata kończy występ lidera klasyfikacji. Już tydzień temu było jasne, że forma Jarka rośnie. Teraz widać to jeszcze wyraźniej. Tylko Peksie nie udała się druga konkurencja. Pudzianowski dopiero trzeci. Kuraś i Dymek biją rekord Polski. Po dwóch konkurencjach Peksa na zapowiadanym 6. miejscu. Kuraj zdołał wyprzedzić tylko Jacka Dymka. Nowotniak goni Pudzianowskiego, który ma aż 3 punkty straty do bezkonkurencyjnego na razie Jarka Dymka. Grzegorz Peksa rozpoczyna rzuty 20-kilogramową belką. Dobra, bracie, 12:33. Dymek będzie drugi w tym. Weź, odejdź tą kamerą, bo możesz dostać w oko, wiesz? Poważnie mówię, teraz nie żartuję. To jest niebezpieczne. Szkodliwe powinien być. Niezły rzut w granicach 10 metrów. Rekord Jarka Dymka wynosi 12,7 metra. Rzuty belką to jedna z najdawniejszych zabaw szkockich farmerów. 9,23. W Mrągowie pomiar wykazał 9 metrów 23 centymetry. I Peksa wyraźnie stracił humor. Po nim zobaczymy w akcji Jacka Dymka. Jego rekord życiowy to tylko 9 metrów. Czy pokona noteckiego dzika? Dobra technika czasem znaczy więcej niż siła. W okolicach rzutu Peksy. Doskonale. 82. 9,82. Słyszeli państwo. 82. Lepiej od Peksy i co ciekawe, lepiej od tegorocznego rezultatu Pudzianowskiego, wynoszącego 9 metrów i 22 centymetry. Wydaje się jednak, że dziś dopiero rzuty powyżej 11 metrów zagwarantują sukces. Tomek Nowotniak ma predyspozycję, by rzucać daleko. Jest wysoki, sprawny i szybki. Nieźle, w okolicach 12 metra. Dobry dzień ma dzisiaj Nowotniak. Może skutecznie zawalczyć o trzecią lokatę. Jeszcze nie stać go na rywalizację z Jarkiem czy Mariuszem, ale reszta jest w jego zasięgu. 12-14. 12-14! Jak widać, z jego gestów nie jest do końca usatysfakcjonowany. A przecież Pyton Pudzianowski ma rekord o 3 metry gorszy. Tomek Nowotniak, dragon! Nie, no tylko nierzucanie.
Nie trawię tego, to jest koszmar mój. Najgorsza konkurencja, jaka może być. Z której strony? Z tej? Tutaj mam się ustawić? Tak, na krawędzi materaca. Wydaje mi się, że te zwierzenia to najlepszy obraz stanu ducha pytona. Szok po dwóch przegranych konkurencjach. No, tak źle nie było, wręcz przeciwnie, było rewelacyjnie. Może czasem warto się wygadać. Lepiej jak pierwszy? Dobra, tak. Proszę państwa, rzut godny mistrza. Ile? Mariusz Pyton. 12,42. 12. Pierwszy! 12 metrów i 42 centymetry. Pudzianowski obejmuje prowadzenie. Wreszcie jest zadowolony i może nawet pozwoli reszcie przegrać. Najpierw jednak zobaczymy, jak odpowie Ireneusz Kuraś. Ale też świetny strongman i walczący do końca zawodnik. No! 10,43. Ale Irek nie jest zbytnie usatysfakcjonowany. Znów przegrał z nowotniakiem i na półmetku trzecia lokata stopniowo się oddala. Jarosław Dymek, już za moment. Obiecał nam, że... W konkursie rozgrywanym nad Mazurskimi Jeziorami pozostał jeszcze tylko lider. Jarek Dymek. Pudzianowski chyba go zaskoczył tak dobrym rzutem. Dobry rzut, ale minimalnie gorszy od Pytona. Za to w okolicach wyniku nowotniaka. Tak, 12,20 to drugi wynik, tylko o 6 cm lepszy od rezultatu Tomasza. Spójrzmy, Jarek mógł stracić aż 2 punkty ze swojej przewagi nad Pudzianowskim. Nowotniak wyraźnie lepszy od Kurasia, a ten od ostatniej dwójki rywali. W półmetku Peksa wyraźnie traci dystans. Jacek Dymek znów punkt dalej za Kurasiem, a ten także punkt dalej za Nowotniakiem. Pudzianowski może dziś przegrać po raz pierwszy, jeśli Jarek Dymek nie popełni większego błędu. Za chwilę czwarta konkurencja, ale najpierw dwa słowa Grzegorza Peksy. Chciałem podziękować wspaniałej publiczności za wspaniały doping, ale odmówiła mi się kontuzja bicepsu po rzucaniu. No nie wystąpię dalej. Dziękuję bardzo za wspaniały doping. Brawa dla Grzegorza i czekamy na jego powrót w pełni sił. Tymczasem przed nami letni kulik, tym razem po trawie jak w Wiśle, a nie po piasku jak w Mielnie czy Międzyzdrojach. Szaloną jazdę rozpoczyna Jacek Dymek. Mocny uchwyt liny i w drogę. Jeszcze nie. Jedziemy. Dobra. Ostro szarpnął, ale dziewczyny nie dały się zaskoczyć i wyrzucić sani. W roli instruktora jazdy Piotr Szymiec. Koniec jazdy. 20 metrów w niespełna 27 sekund. Czas Jacka Dymka minimalnie gorszy od najlepszego rezultatu z Wisły Mariusza Pudzianowskiego. I proszę, Pyton już przy sędziach. Musi bardzo przeżywać swoje dzisiejsze niepowodzenia. Brawa dla Jacka Dymka! Tak jak Pudzianowski nie chciałby przegrać z Jarkiem Dymkiem, tak Kuraś wolałby być przed Nowotniakiem. Musi już teraz spróbować odrobić co najmniej punkt. Nie będzie to łatwe, bo rywal startuje po nim, a ponadto jest wyższy i ma większy zasięg ramion. Głębiej! Głębiej nogami! Odsiąd, jeszcze! Bliżej! Nie wykładaj się na plecy! Dawaj, o właśnie, głębiej! Dobrze jest! Jeszcze raz! Te dwa ostatnie szarpnięcia były imponujące. Czas Kurasia 22,13 sekundy. Wyraźnie lepszy od Jacka Dymka i od najlepszego wyniku Pudzianowskiego. Ale się pogubiłem. Publiczność lubi takie pojedynki. Pora na Tomka Nowotniaka. Jak zwykle skupiony. Może pamięta, że na piasku poszło mu raczej kiepsko. No. Znów lina wypadła z ręki. Ten sam błąd co u Kurasia. Trzeba nadganiać. Wydaje się, że Tomek wykonuje krótkie ruchy, a sanie jadą znacznie dalej.
teraz jakby troszeczkę osłabł. Jaki to? Jak on czeka na wskazania stopera? 22,92. Tak. Który? W tym momencie drugi. Masz drugi. Prawie 23 sekundy, a więc o 0,8 gorzej od Kurasia. Jak to się przełoży na punkty? Pyton już czuwa. Drugi. Poproszę. Publiczność znów gotowa do wsparcia. Zapytam, czy jesteś gotowy, kiwniesz mi głową i czekasz na gwizdek, tak? Dobra. Jesteś gotowy? Jedziemy. Gotowy. 22 sekundy. To czas, który może dać sukces w tej konkurencji. Tyle tylko, że Pudzianowski będzie ciągnął po Jarku Dymku, a Ralf pracuje bardzo szybkimi, dość krótkimi pociągnięciami. Mało się odchyla do tyłu. Dobrze to czy źle? Dawaj! Jeszcze! Raz! Lepiej podejdź! Podejdź! Nie kładź się! Nie kładź się! Jeźdź dobrze! Nie kładź się! Jeszcze! Jeszcze raz! No i mamy kolejną niespodziankę. Jarek jednak przegrywa z Irkiem Kurasiem. Bardzo słabe. 22,5 sekundy. Na pewno liczył na szybszy przebieg. Drugi czas. Jaki czas? 22,50. Który? Drugi. Wiesz dlaczego? Przez to. Dwa razy mi się przez to wywciśnięty na ręki. Jest zły. Tydzień temu miał zwycięstwo w kieszeni i stracił je przez prosty błąd. Dziś chciałby być perfekcyjnym do końca, a to bardzo trudne zadanie. Teraz pyton! Co jest z tej strony? Dobrze, z tej będzie to? Słuchaj, przesuń się trochę tutaj, żebyś rękoma o to nie wadził. Zapytam, czy jesteś gotowy, kiwniesz mi, że tak. Poczekaj. Uwaga. Tak? Gotowy. Pyton wie, że jeśli pokona Kurasia, zrówna się punktami z Dymkiem. Czy opanuje nerwy? Nadmierna ochota i podrażniona ambicja często go usztywnia i powoduje błędy. Jak będzie tym razem? Ileż błędów w tej końcówce, jaki słaby czas, 25 sekund. Mariusz coś ty zrobił. Znamy czas, Mariusz. 25.07. Pogubiłem się. Słabo. Popatrzmy na tabelę. Pudzianowski dopiero czwarty. Chyba nigdy nie był tak daleko. Pierwsza trójka zmieściła się w 0,8 sekundy. Kuraś wygrał dziś po raz pierwszy. Po czterech konkurencjach Jacek Dymek pozostał na 5. miejscu. Walka Kurasia i Nowotniaka zaczyna się od nowa. Pudzianowski chyba bez szans na zwycięstwo. Ogromna 4-punktowa przewaga Jarka Dymka. Zaczynamy spacer drwala. Tak, dlatego bądź ostrożny i nie rozpędzać się, żeby się nie potknął. Jacek Dymek! Idziesz w odwrotną stronę niż wskazują wskazówki zegara. Czyli z prawej do lewej, tak? Okej. Spacer ze 170-kilogramowym klocem to domena Pudzianowskiego. Jest rekordzistą świata. 80 metrów. Jacek Dymek przeszedł kiedyś połowę tego dystansu. Długo przymierza się do uchwytu. Podest jest chyba dla niego za wysoki i zdjęty kloc spadnie mu gwałtownie na ręce. No właśnie. Nie powinien iść za szybko, bo murawa jest trochę nierówna i łatwo się potknąć. Zaliczył 20 metrów. I potknął się, bardzo wyraźnie się potknął. To koniec. Nierówno jest, strasznie. Tylko 29 metrów udało się przejść starszemu z braci Dymków. Jak pech to pech. A sędzia Dziełyński ostrzegał, żeby uważać. Ten wynik to także definitywny koniec marzeń o dogonieniu Kurasia lub Nowotniaka i awansie na 4. miejsce. Pyton wygląda jakby spał, ale on raczej chce wyciszyć emocje. Jest rekordzistą świata w spacerze drwala i w obecnej sytuacji nic lepszego od tej właśnie konkurencji nie mogło mu się przydarzyć.
jednak idzie mu się chyba trochę trudniej. 60 metrów! Zaliczone! Już idzie tyłem? Zawsze stawiał kloc na podejście po 80 metrach spaceru. Może więc jednak dziś nie jest tak silny. A jednak pójdzie dalej. Poprawi rekord, bo musi sobie i innym coś udowodnić. Musi, chociaż wcale go to nie cieszy. Rzucił kloc na 85 metrze. Beznamiętny pyton. Desperado! Nie widzieliście go takim i może nigdy już nie zobaczycie. Jaka będzie odpowiedź Jarka Dymka? Zostańcie z nami, a przekonacie się. Gowie do spaceru Drwala ze 170-kilowym klocem szykuje się Tomasz Nowotniak. Przed nim Mariusz Podzianowski poprawił własny rekord świata. Przeszedł 85 metrów i rozpoczął desperacką wojnę psychologiczną z wyprzedzającym go o 4 punkty Jarosławem Dymkiem. Nowotniak dla odmiany remisuje z Kurasiem. Spacer to szansa na oderwanie się od rywala. Metrów. Powoli opada z sił. Jego dotychczasowe osiągnięcie to 46 metrów. Dawaj! Dawaj! Pyton spieszy ze wsparciem. Mazowsze i Podlasie razem. Kontrolu! Pomału! Dajesz do końca. Jeszcze 2 metry. Jeszcze. 6 i nawrotka. Pomału, pomału. 60 metrów. Jeszcze. Jeszcze. Dawaj. Jest 60 metrów. Dla Dymka to problem. Sprytnie rzucił klocem Nowotniak. Ma 62,5 metra. Gratulacje od Mariusza nie dziwią, bo pojawiła się szansa na odebranie Dymkowi 2, a nie 1 punktu. Szykuje się znowu dramatyczna końcówka, jak tydzień temu w Giżycku. Doping dla Jarka Dymka. Publiczność wie, że rodzi się wybuchowa mieszanka. Wystarczy spojrzeć na skupioną twarz Ralfa. Ma dużą przewagę punktową, ale wynik Nowotniaka chyba go zaskoczył. W tym roku Jarek zdołał przejść równe 60 metrów. Było to podczas Mistrzostw Europy. Dziś to za mało. Charakterystyczna sylwetka wygięta w tył. Z boku pomaga Piotr Szymiec. Pierwsze 20 metrów zaliczone. Na sojusz mazowiecko-podlaski odpowiada sojusz malborsko-gdański. Trzymaj! Trzymaj, 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 Jarek! Jeszcze do 20 metrów i twoje jest! Idzie! Dobrze! Idź! Trzymaj! Jeszcze! Jeszcze, Jarek! Jeszcze! Jeszcze trochę! I twoje! Jeszcze wygrywać! Idź! 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 Odwróć się trochę! Odwróć, Jarek! Decydujące chwile. Jarek powinien wyprzedzić Nowotniaka, czyli przejść jeszcze te kilka metrów do słupka i potem 3 następne. Ach, nie, upuścił. 360 metrów, Jarek Dymek. Ale było dobrze. Niespełna 59 metrów. Dymek jest na razie trzeci i musi czekać, czy Irek Kuraś nie spłata mu kolejnego figla. Oto i Grizzly. Nowotniak zaskoczył nie tylko Dymka. Irek także jest w trudnej sytuacji. Irek, podejdź głęboko pod mnie. Irek, pamiętaj, byłem jak skupiam. Okej. Okay. Spacer Drwala nie jest silną stroną Kurasia. Więcej, on go nienawidzi. A tu wypadałoby pójść do oporu. Spokojnie, 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 spokojnie. Idzie, ciągnij, ciągnij. Dobrze, dobrze. Twoje, twoje. Dobrze, 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 dobrze. Ciągnij, ciągnij, ciągnij. 20 jest twoja. Dawaj dalej. Dawaj, dawaj. Idzie. Pierwsze 20 metrów. Irek walczy, ale widać, że ma niewielkie szanse. Doping Szymca i Podzianowskiego pomaga tylko w wewnętrznej walce z klocem. Odstaw na stół. Odstaw na stół. Pokaż, że potrafisz na stół. Odstaw na stół. Odstaw na stół. Odstaw na stół. Odstaw. 40 metrów. I postawił na podejście. 40. Piąta konkurencja przyniosła rekord świata Pudzianowskiego i odrobienie przez niego aż 2 punktów do Jarka Dymka. Rekord życiowy Nowotniaka dał mu wiele w rywalizacji z Kurasiem.
Przed ostatnią konkurencją tylko kontuzjowany Peksa i Jacek Dymek nie mają o co walczyć. Kuraź ma 2 punkty straty do zajmującego trzecią lokatę Nowotniaka. Budzianowski też już tylko o 2 punkty za liderem Jarkiem Dymkiem. Jacek Dymek rozpoczyna ostatni szalony sprawdzian. Kto dłużej utrzyma w rękach dwie beczki ważące po 175 kg, razem 350 kg? Kto zapanuje nad ścięgnami, mięśniami, nad rosnącym bólem i przemożną chęcią pójścia do domu na zasłużony odpoczynek? Jacek, trzymasz, trzymasz! Jacek Dymek ma dość po 36,5 sekundy. Właściwie walczył tylko ze sobą, bo kontuzjowany Grzegorz Peksa wycofał się po 3 konkurencjach, a pozostali uciekli zbyt daleko w punktacji. Wywiezie z Mrągowa uścisk dłoni prezesa za 5. lokatę. Tymczasem na widowni emocje, bo zaczynają się homeryckie boje o sławę. Ireneusz Kuraś był dotąd numerem 3 w Polsce. Teraz zagraża mu młody Tomasz Nowotniak. Ma 2 punkty przewagi. Próbę powrotu do hierarchii podjąć warto i trzeba, chociaż na tych zawodach świat się nie kończy. Za lekko zasadził. Pół minuty. Najtrudniej wyizolować się i zapomnieć o bólu. Głośna muzyka pomaga, ale dzisiaj jest może zbyt mało ogłuszająca. Na razie Kuraś jest już lepszy od Jacka Dymka. Minuta i trochę. Dokładnie minuta i 1 sekunda. Świetny występ Irka Kurasia. Gratulacje od Peksy i brawa od publiczności. Ale to ja myślę, że to jest kwestia wystąpienia w tej konkurencji, bo z każdym razem będziesz poprawiał czas. Tomasz Nowotniak musi rzucić na szale wszystkie siły, pełną rezerwę do zapalenia czerwonej lampki przed oczami. Kolejny raz zmagania siłaczy mają fascynującą końcówkę. Minęło 20 sekund. Nic się nie dzieje. Sekund. Może pokonać Kurasia. Nie widać śladu kryzysu. Jest bardzo mocny. Nie masz minutkę już. Minuta. Już rozwiał złudzenia rywala. To on będzie dziś na 3. miejscu. A w przyszłym sezonie, kto wie, może jeszcze wyżej. Minuta 10. 70 sekund. Popatrzcie państwo. On jest ponad ten ciężar. Zapomniał o 350 kg. Spojrzenie, gesty mówią. To ja. Jestem najlepszy. Klaszczcie, krzyczcie, szalejcie. To ja, Tomasz Nowotniak, pokonałem ten ciężar. Minuta 30. 1,5 minuty. Rekord Polski. No będę chciał odpowiedzieć. Postawiłeś wysoką poprzeczkę. Wysoko. Minuta 30, 31.
Mariusz Pudzianowski ma o czym myśleć, a raczej o czym zapomnieć. Zapomnieć o tym, że toczy wojnę nerwów z Jarkiem Dymkiem. Tydzień temu nie miał prawa wygrać, a wygrał. Odrobił 2,5 punktu dzięki błędowi rywala. Zdawałoby się bardziej opanowanego. Chodzimy z boku wołać. No i teraz jak najdłużej utrzymać. 10. 15. 20. 20 sekund. Mariusz wydaje się dziś słabszy niż poprzednio. Te grymasy twarzy, zgarbiona sylwetka. Może to nieunikniony spadek formy po długim okresie wspaniałych występów. A może to ten upał i duchota mimo bliskości jeziora. To jest ostatnia konkurencja, pomóżcie mu państwo oklaskami! 40 sekund. Nic się nie dzieje. 45. 50. I 55. Minuta! Minuta! Dłonie powoli się otwierają, zwłaszcza lewa beczka jest niebezpiecznie blisko ziemi. Tak, to ta lewa dłoń puściła. Niespełna 70 sekund. To i tak najlepszy tegoroczny wynik Pytona. Ja robiłem pasy. Jarek, słuchaj, to są troszeczkę inne pasy. Ja cię spróbuję dobrze zawiązać. Oj, niezadowolony jest Mariusz. To może nie wystarczyć na Jarka Dymka. Za minutę, może trochę dłużej, wszystko będzie jasne. Jarosław Dymek już na górze. Koledzy pomagają w prawidłowym ustawieniu sylwetki, by łańcuchy zwisały dokładnie pionowo. Nie dotykały do otworów w podeście. Staję. Szymas! Start! Zaczął się najważniejszy dziś pomiar czasu. Dymkowi do zwycięstwa wystarczają 62 sekundy. Tylko tyle, by pokonać Kurasia i zająć miejsce za Pudzianowskim. Wtedy zachowa nad nim punkt przewagi. Niedługo minie 20 sekund. Spokojnie oddychaj, Jarek. Trzymaj się, trzymaj, trzymaj. Potem ci będzie wszystko jedno, jedź. Uważaj, 25 sekund jest już. Spokojnie, Jarek. Trzymaj! Trzymaj, trzymaj. Co tam się dzieje z lewą dłonią? Czyżby już kłopot z uchwytem? Mamy dopiero 30 sekund. Pyton także skarżył się na lewy pasek. Jarek, 40 sekund. Trzymaj, tak, kryzys jest. Przetrzymaj, kryzys jest, ale już mija. Już jest, mija, już ciągniesz. Teraz możesz trzymać w nieskończoność. I dotknęła po niespełna 50 sekundach. 48, 36. 48, źle było zawiązane. To znaczy, że Jarek straci do Pytona 2 punkty. Obaj będą mieli taki sam dorobek. Kto więc wygra? Poczekajmy na werdykt sędziów. Jarek wyraźnie przygaszony. Drugi raz miał Pytona na widelcu i drugi raz w samej końcówce stracił przewagę. Zawsze wydawał się silniejszy psychicznie, a tymczasem coś się zmieniło. Popatrzmy. Tym razem wyraźne różnice między zawodnikami. Wspaniały rekord Polski nowotniaka ozdobą finału. Reszta była także grą nerwów. Ostateczne wyniki. Peksa na końcu stawki. Jacek Dymek też nie najlepiej. Kuraś wyraźnie przegrał z Nowotniakiem. Wygrał Pudzianowski, bo przy równej ilości punktów i miejsc z Jarkiem Dymkiem pokonał go w ostatniej konkurencji. Oto ten najlepszy Mariusz Pudzianowski na ramionach swoich kolegów. A dzisiaj wielkie, wielkie emocje. Niesamowita ostatnia konkurencja. Rekord Polski Tomka Nowotniaka. Rekord świata Mariusza Pudzianowskiego. Co będzie za tydzień? Oglądajcie, siłaczy.